Pół roku temu brałem na klatę 80 kg na 3 razy. Jeszcze. Dawaj. Dobrze. Według kalkulatora taki wynik powinien pozwolić mi na wyciśnięcie 84,7 kg na raz. A jak się okazało, wycisnąłem wtedy 90 kg. Dawaj. Jest, pójdzie bliżej. Nie ciężko zatem obliczyć, że kalkulator obniżył wynik o 5,3 kg. Jednak, żeby nie było. Święty, czyli największy pajac na tym kanale. On tak chodzi, jak chorągiewa się obraca z tym. Patrz tam. No patrz tam. W sierpniu, robiąc 55 kg na 10 razy, co powinno dać mu 73,3 kg według kalkulatora, wycisnął tylko 65 kg. Czemu on robi 65? Nie wiem. Właśnie nie mogło. Po co ty to robisz? Mi się k***a nudzi. A tutaj też, żeby nie było, macie klip, jak nie idzie mu 70. A w karcie u góry odcinek z Maxów na klatę, na których to się wydarzyło. A jak to wygląda z innymi ćwiczeniami? Aktualnie na martwym robię 4 serie po 6 razy setką i robię klasycznym. Sprawdzimy, ile robię maksymalnie, bo no nie wiem w sumie. K***a, debile. Nie daliśmy ciężaru. Ostatnio, więc nie zrobię. Nie zrobiłeś. Chyba 12, ale musimy sprawdzić, żeby było dokładnie. Po dogłębnej analizie klipu okazało się, że podniosłem 11, a nie 12 razy, co według kalkulatora powinno dać mi wynik 136,7 kg. A, to uznajmy, że widać. No widać, czy uznajmy, że widać. O! Jest. Dobra. Nie było możliwości założyć idealnie 136,7 kg, więc zostało mi wybierać między 140 a 135 kg. Także przetestujemy 140, bo coś czuję, że to będzie więcej nawet niż ten kalkulatorek pokazuje. No i sztanga szybko zweryfikowała moje słowa. Nie poszło, ale ja chyba jeszcze raz podejdę, bo coś nie dowierzam. Wziąłem dwóch wody i drugie podejście do tej 140. Nie pójdzie. I po tych słowach zdałem sobie sprawę z tego, że trzeba będzie zejść z ciężarem. Ale co ciekawe, 135 również nie poszło, a zrobiłem dopiero 130 kg. No i to poszło łatwo. Jednak cały ten test trochę minął się z celem, bo po tych wszystkich próbach byłem zwyczajnie zmęczony. Dlatego po tygodniu przerwy wracam i tym razem trochę inaczej podchodzę do zadania. Tam było 136,7 chyba. Założyłem 137, 0,3 kg mniej niż powinno być. I sorry za tą muzykę, ale nie poradzę, że to Geometric Dash gra w tle. Dawaj. Jest. Wiedziałem. No. Tyle, idealnie w sumie. Kurde, tak sobie pomyślałem o tym martwym, że w sumie fajnie wyszło, że tydzień temu się nie udało, w tym tygodniu się udało. Bo ogólnie teraz już jestem pod koniec tego treningu, który dzisiaj robię i generalnie czuję, że jest dzisiaj taki dobry dzień. Dobrze mi szło na dodatni, dobrze mi szło na martwym. I to pokazuje, że właśnie tego też kalkulator wam nie wskaże. Dobrego dnia. Dobrego dnia i złego dnia. To co, nagrać się jak robisz sobie bicie psika? Nie no stary, to nie o tym film dzisiaj. No, dobra. A po teście na martwym lekko nas odkleiło i sprawdziliśmy kalkulator od strony, od której raczej nikt go nie sprawdza. Korzystając z sytuacji, że na tym kalkulatorze, z którego korzystałem, jest bardzo dużo ćwiczeń ogólnie i z tego, że mamy dodatnio w planie, sprawdzimy dzisiaj sobie maksa na dodatniej. Widzieliście kiedyś, żeby kurwa ktoś robił maksy na dodatniej? Bo ja nie. Ja też nie. Jestem ciekaw w sumie, jak kalkulator sobie poradzi z tak undergroundowym ćwiczeniem, bo kurwa kto sprawdza takie rzeczy. Ja ogólnie to robię 55 na serii 4x8, także jestem ciekaw w sumie, ile tu pójdzie 55 na maksa. 12? Ach, na maksa. Dobra, teraz bądź czujny. Bądź czujny. Co ja mam być czujny? Po centymetrze. Tak, jest. 12 razy. Jestem ciekawy, ile wstałeś wczoraj. Tak szczerze? 37,5, to jest mój guess. Dobra, to teraz korzystając z kalkulatora sprawdzamy. Wziąłem 55 na 12 i mamy 77. 77. O kurde. 77 kilo wydawało mi się dość mocnym wyzwaniem. Dobra, 77. Kurde, to będzie ciężkie. Jednak jak się okazało, poszło i to dość łatwo. Poszło. Dlatego postanowiłem zwiększyć trochę ciężar. 80 leci, obalamy kalkulator.
Nie, pomóż. Tym razem kalkulator idealnie oszacował wynik, czyli 77 kg, więc do testu włączyłem Bartoszika. I tak jak mówiłem, skakuje Bartoszik, drugi ochotnik. Ochotnik to jest dużo powiedziane. Lekko zmuszony. Dobra, i lecisz. 40 na maks. Na mój cel. Nie masz celu, lecisz po prostu ile możesz. Dobra. Się bije. Co ty liczysz 5? 10 masz chyba. 55 zrobiłem. 5 razy. 2 razy 5. Co to było za kalkulację? Raz. Kurwa, teraz może być ciężko, trzymaj się. Dobra, też po 12. Dawaj. Jeszcze jeden. Do upadku. No. O. Okej, czyli 40 razy 13. Po sprawdzeniu tego wyniku kalkulator pokazał nam 56 kg, a podejście Bartiego wyglądało tak. No to musi pójść. Jak to nie pójdzie, to kalkulator jest... Nie znasz fizyki w tym roku. Weź za mimo. I pójdzie. Dobra. Tak jak widzieliście, tym razem kalkulator również się nie pomylił, więc dodatnio wydaje się być dobrze przeliczonym ćwiczeniem. A jeśli ten test był dla was niewystarczający, to na ostatni postanowiłem odlecieć jeszcze bardziej. Sprawdziliśmy dodatnio. Był to dosyć abstrakcyjny czek. No nikt tego nie sprawdza. Ale tak jak dodatnio, ktoś jeszcze może sprawdzać. Ktoś może być ciekawy, ile robi naraz. Tak z tym nie wierzę. Z bicepsem. Ale okazuje się, że na tej stronie można sprawdzić one rep max na biceps. Także jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Tu mam 30. Pod ścianą. Pod ścianą, żeby nie było oszustw, bo później już będzie bujanie się. Dobra, 10. Dobra, sprawdzamy. Exercise barbell curl. Sprawdzamy. I? I... 40. Co? Co to jest napisane? 50% male lifters your age weighting 75 kg? To pokazuje właśnie, że nikt tego nie sprawdza. Ja nie wiem, jak oni tu robią te pomiary, że ilość społeczeństwa w twoim wieku. No ja myślę, że to jest na bazie danych osób, które to wpisują. No. To myślę, że jest realne. 40 na raz. Kaj, o kur... Może drugi raz. Żeby ci nie jebło coś. No i poszło. Czyli to nie jest one rep. To jest 2 reps. 2 reps, no. To co, 45? Nie, myślę, że tu nie. Nie będziemy tego sprawdzić, to jest i tak abstrakcja. Ale jest zbliżone to, no. No. To było i tak takie, znaczy, wiesz, jest siłowanie takie... się. Trochę więcej bym zrobił, 42 może bym zrobił. To można powiedzieć, że to jest takie plus, nie wiem, jakieś 10% wagi tego, co masz w górę i w dół. Lekka pomyłka, ale nie. No błąd pomiarowy tak zwany. No to co, kończąc ten film, sami widzieliście. Ogólnie wyniki, myślę, że były dość zbliżone. Można się tym sugerować oczywiście. No nie wiem, wyciągnijcie sami wnioski. Znaczy ja jeśli mogę dużo stoi, proszę, to powiem tak, że... Według mnie to jest jakby dokładne, tak plus 10, jakieś 10% wagi, co nie, że... No. Bo wiesz, no... Więc dziękujemy za oglądanie filmu, subskrybujcie, lajkujcie, wbijcie na naszego TikToka. I tu się film gdzieś wyświetla ostatni. Zapraszamy.